Dzień dobry, panie prezesie. Chciałbym zapytać o ryzyko w biznesie. Spotkaliśmy się mniej więcej 2 lata temu w Bednarach na AgroShow i wtedy w 2016 roku była zupełnie inna sytuacja w rolnictwie. Właściwie wszystkie firmy zastanawiały się, jak przeżyć. Natomiast pan dokładnie odwrotnie. Inwestował, dokończył budowę hali i kupił nową firmę, Pombrodnica. Chciałbym pana zapytać, jak pan podchodzi do sprawy ryzyka w biznesie? Ryzyko w biznesie zawsze jest i zawsze będzie, nie? To jest jakby coś naturalnego, co musi występować. A odpowiedź jest bardzo prosta. Martw się wtedy, kiedy jest dobrze, a nie martw się wtedy, kiedy jest źle, bo wtedy już będzie za późno. I to jest dosyć może krótka i zwięzła odpowiedź, ale na tej całej filozofii opieramy jakby formułę naszej firmy. My przypuszczaliśmy, że taka sytuacja zaistnieje i w związku z tym zgromadziliśmy już odpowiednie środki wcześniej po to, aby jakby w racjonalny sposób je wykorzystać w tym okresie kryzysu. Wiadomo, że w kryzysie najlepiej się kupuje, najlepiej się inwestuje. I dlatego tak zrobiliśmy. Z perspektywy tych 2 lat chciałbym, żeby pan ocenił, czy wykupienie Pombrodnica to był dobry ruch biznesowy? Tak, był to dobry ruch. Na pewno był to dobry ruch. Może niełatwy ruch. Może niełatwo się tą firmę jakby pobudza, rozwija. Ale przyszłościowo jest to na pewno dobry kierunek. Biorąc pod uwagę statystyki choćby z krajów Europy Zachodniej, koncerny, te duże koncerny niemieckie czy francuskie, większość swoich obrotów realizują poprzez maszyny uprawowe i maszyny siewne. Natomiast na przykład opryskiwacze to stanowią u nich poniżej 10%. W związku z tym te maszyny mają przyszłość. A co się konkretnie, organizacyjnie zmieniło w Pombrodnica? Wszystko się tam zmieniło. Może to nie od ręki, ale w perspektywie tych 2 lat, w perspektywie pierwszego półrocza, został tam powołany nowy dyrektor produkcji, nowy dyrektor sprzedaży, no i została zmieniona jakby filozofia pracy tej firmy. Część produktów zostało usuniętych, dołożone zostały nowe produkty, te bardziej rentowne, takie bardziej, które rynek potrzebował. To znaczy, że musiał pan zorganizować w sumie tę firmę od zera, od początku? No nie, od zera to może nie, bo od zera się ciężej buduje firmy. Jednak to była firma, która ma ponad 70-letnią tradycję. Miała swoją jakąś renomę na rynku krajowym, sprzedawała do kilkunastu krajów zagranicznych. Więc to dużo łatwiej jest, powiedzmy, zmienić delikatnie tor tej firmy, niż startować od zera. A jaki jest poziom sprzedaży w tej chwili, jeśli chodzi o POM? Biorąc pod uwagę firmy, w jakim momencie zastaliśmy, to w przeciągu 2 lat zwiększyliśmy produkcję dwukrotnie. Więc uważam, że przy tych samych zasobach ludzkich. Uważam, że ten poziom jest na chwilę obecną adekwatny do możliwości firmy. Zapotrzebowania z rynku, głównie zagranicznego, płyną coraz większe. Ale moce produkcyjne jakby w pewnym stanie się nas troszeczkę ograniczają. A jeśli chodzi o sprzedaż firmy Krukowiak, jeśli chodzi o opryskiwacze? Jeżeli chodzi o opryskiwacze, o wolumenie sprzedaży, z roku na rok mniej więcej jest stabilny. Od 1000-1200 sztuk się sprzedaje opryskiwaczy. Tyle samo mniej więcej sprzedaje się maszyn do warzyw. Z tym, że biorąc pod uwagę maszyny do warzyw, są to tańsze maszyny, prostsze, więc no i łatwiejsze w produkcji, ale też mniej rentowne. Natomiast co do jakby, gdzie to sprzedajemy? Opryskiwacze w 70% zostają na rynku polskim. Natomiast maszyny do warzyw w 70% są eksportowane. No właśnie, chodzi mi teraz o eksport. Ciekawią mnie kierunki eksportu maszyn. Na chwilę obecną mamy bodajże 40 bądź 41 krajów, do których eksportujemy. Mamy kilka krajów wiodących, do których eksport się odbywa. Są to Niemcy, Francja, Hiszpania, Ukraina, Rosja.
Natomiast jest wiele krajów takich małych, typu na przykład jak Islandia, gdzie tam rolnictwo jest bardzo, bardzo, nie ukrywajmy, małe, ale tam też sprzedajemy. Sprzedaliśmy w zeszłym roku maszyny do Stanów Zjednoczonych, Australia, kraje Ameryki Południowej. Nie są to może jakieś duże wolumeny sprzedaży, ale może warto jest mieć mniej tych nóżek, ale więcej. Bo wtedy, jeżeli jeden kraj wypada, to drugi na jego miejsce wchodzi. Jakie najbliższe plany targowe, wystawowe? Oczywiście Bednary. Co jeszcze? No powiedzmy z polskich targów tutaj mamy Bednary, które jakby są naszym jednym z trzech targów, na których w Polsce się wystawiamy. Natomiast za granicą w większości wystawiamy się we współpracy z naszymi dealerami. Także teraz będziemy mieli targi w południowych Niemczech, targi w Czechach, na których też będą nasze maszyny obecne. Potem dalej we Francji jest taki cykl targów niedaleko Paryża, potem Clermont-Ferrand, czyli południowa Francja, potem północno-zachodnia część Francji, do tego dochodzi Ukraina. Tak średnio mówiąc, kilka imprez targowych w miesiącu zawsze mamy tych zagranicznych, ale tak jak mówię, to jest robione we współpracy z naszymi partnerami z firm zagranicznych, ale przy wsparciu naszym. Jakie nowości sprzętowe przygotowuje firma Krukowiak i firma POM w najbliższym czasie? Jeżeli chodzi tutaj o Krukowiaka, no to jakby nowości ma ten rok, jest opryskiwacz 8000 litrów. 8000 ciągany z belką do 44 metrów. I cały czas jest rozwijany jest projekt maszyny samobieżnej naszego autorstwa i mam nadzieję, że wkrótce będziemy mogli go pokazać. Natomiast co do POM-u, będziemy pokazywali na pewno lekki siewnik, zestaw uprawowo-siewny do ciągników o mniejszej mocy. To będzie pokazywane na AgroShow. I chyba jeszcze będzie jedna maszyna uprawowa, taka bardziej dedykowana pod kątem rynków, powiedzmy tych w południu, a Francja, Hiszpania, tam gdzie te ziemie są takie, no nie ukrywajmy, troszeczkę cięższe i suchość gleby jest tam wyższa, nie? Chodzi mi jeszcze o pokazy polowe. Czy to jest taki sposób komunikacji z rolnikami, który dla Państwa jest ważny? Uważam, że w niedalekiej perspektywie będzie to jeden z wiodących kanałów promocji. Jaki problem widzimy w ostatnim czasie, to widzimy przesyt targów. Przesyt targów regionalnych. Jest zbyt dużo ich. Ci rolnicy są w pewnym sensie już zmęczeni. Nie ma sensu, żeby w jednym regionie, tam powiedzmy w odstępie 50-100 km były 2-3 imprezy. Ten czas dla nich jest coraz droższy. Może też w pewnym stopniu już są przesyceni nadmiarem tej oferty. Może trochę się rozleniwili, więc trzeba jakby spersonalizować ich potrzeby. To, co de facto potrzebują, ma dotrzeć do nich na pole. On ma to sobie poużywać, jakby w takim kolokwialnym słowa tego znaczeniu, a nie tylko oglądać, żeby on mógł wsiąść, podczepić ten opryskiwacz czy jakąś inną maszynę, sprawdzić ją i powiedzieć, tak, to jest to, na czym mi zależy. To tak jak w branży samochodowej. W samochodowcu od wielu lat już można dostać samochód na dzień, dwa i sobie po prostu im pojeździć. Odpowiada ten samochód, kupujemy, nie odpowiada, bierzemy inny. I uważam, że w tą stronę to troszeczkę może ewoluować. Minusem jest tego, że te pokazy będą, jakby ta forma promocji będzie troszeczkę droga. Ale no, niestety, coś za coś. Bardzo dziękuję za rozmowę. Również dziękuję.